Witajcie na moim kanale. Dziś przepis na łatwą, szybką i bardzo smaczną sałatkę warstwową z tuńczykiem i jajkiem. Zapraszam na film, a przed obejrzeniem koniecznie zasubskrybuj mój kanał, a za każdą subskrypcję serdecznie dziękuję. Do przygotowania tej sałatki będziemy potrzebować 5 jajek, 20 g startego żółtego sera, 3 ogórki kiszone, puszkę tuńczyka, masło oraz majonez. Jajka przekrajamy, a żółtka przekładamy do osobnej miseczki. Białka jajek ścieramy na tarce o grubych oczkach. Następnie połowę z nich przekładamy do miseczki, najlepiej szklanej, żeby było widać warstwy. Ja do tej sałatki użyłam małej salaterki o pojemności 800 ml. Każdą warstwę delikatnie przygniatam. Na jajka wykładam tuńczyka odsączonego z zalewy. Na te dwie warstwy nakładam jedną łyżkę majonezu, rozsmarowuję i również delikatnie ugniatam. Następna warstwa to ogórki kiszone. Po pokrojeniu odstawiłam je na sitko, żeby odsączyć z wody. Na ogórki daję masło, około 20 g, najlepiej lekko zmrożonego, żeby się dobrze tarło na tarce. Następna warstwa to żółty ser. Starłam je na małych oczkach. Na ser daję znów łyżkę majonezu, rozsmarowuję i delikatnie przygniatam. Ostatnie warstwy to druga połowa białek oraz rozdrobnione żółtka. Sałatkę włożyłam do lodówki na całą noc, a rano można już zajadać. Listę składników na sałatkę warstwową umieściłam Wam jak zawsze w opisie pod filmem, a cały przepis znajdziecie na moim blogu. Link również umieściłam pod filmem. Nie zapomnijcie o subskrypcji. Smacznego, pozdrawiam Was!